Zwracam się ja osobiście w imieniu pana burmistrza i wszystkich osób związanych z edukacją w Pszczynie, żeby podporządkować się tym reżimom sanitarnym określonym przez dyrektorów szkół, żeby podporządkować się i godzinom przyjścia i wyjścia i tym, żeby nosić albo nie nosić maseczek, żeby dezynfekować ręce, żeby po prostu bardzo dbać o siebie, ale również bardzo proszę rodziców, żeby dziecko zakatarzone, zarażone, gorączkujące, nie przysyłać ani do szkoły, ani do przedszkola. Jeżeli taka sytuacja zdarzy się w szkole i przedszkolu, żeby jak najszybciej dziecko odebrać, żeby nie narażać go na siedzenie w izolatce, po prostu, żebyśmy sobie nawzajem pomagali i dbali o swoje zdrowie i zdrowie naszych dzieci.